Uwaga, bo dzisiaj będzie śmiesznie. Pewnie się po tytule zastanawiacie, o co chodzi. To wam wyjaśnię pokrótce, żeby nie było. Jest to nowa seria na kanale, aczkolwiek zaznaczam, że nie jest to oryginalny pomysł rzucony prosto przeze mnie. Także jeden z widzów ostatnio pod odcinkiem zaproponował, że zobaczyłbym na twoim kanale taką serię, co by było gdyby. I teraz widzicie screena. Jest to nick easy.com.easy. Nie wiem, jak to dokładnie przeczytać, bo jest tak troszkę z błędami, ale zapewne celowo, mniejsza o to. W każdym razie stwierdziłem, że całkiem spoko pomysł i zrobię tego jeden odcinek, zobaczę, jeżeli się przyjmie, to będzie to seria, którą będę po prostu kontynuował. A pomysł, jako że ciekawy, no to spoko, nie? Chodzi o to, żebyście wy tutaj głównie się zaangażowali, ponieważ jako widzowie, wy i plus ja, będziemy rozwiązywali takie konflikty filmowe. Czyli jak widzicie już tutaj po tytule, po którym zapewne nie wiedzieliście, o co chodzi, to teraz już wiecie. Będziemy rozkminiać, co by było, gdyby postać, do której Samara powinna zadzwonić, nie miałaby telefonu i czy by umarła, czy nie, jakby to się potoczyło. Zobaczymy, jakie pomysły mieli widzowie. A konkretnie na razie na grupie rzuciłem posty i zobaczymy, co ludzie pisali na grupach, a już następne komentarze będę brał tylko z YouTube'a, także bądźcie czujni i piszcie pod odcinkiem później. Najpierw komentarze z fanpage'a Galeria Horroru, także pierwszy komentarz. Napisała Małgorzata, co by było, gdyby zadzwoniłby domofon. I to mi się podoba, ten pomysł się przewijał kilka razy i faktycznie mógłby zadzwonić domofon, to jest dobre. I teraz pisze Sebastian, jakże zacnym nazwisku Prokop. Trzy rzeczy, tylko że moim zdaniem żadna się nie sprawdziłaby, bo są bez sensu, ale przeczytam. Czekała, aż Samara po nią przyjdzie. Tylko jakby miała czekać, skoro nie wiedziałaby, że ją zajebie, skoro nie zadzwonił telefon i nie uprzedził, że 7 dni, także nie. Siedziała w miejscu przez tydzień. Ale dlaczego? Bo nie rozumiem. Przecież nie wie, że ją ktoś zabije, tak? Rozwaliłaby telewizor. To na pewno by, kurwa, pomogło. Mhm. Arek napisał. Dostałaby polecony priorytet. To by mogło przejść, no, Arek. Małgorzata pisze, że kontaktowałaby się telepatycznie. Who knows? Raczej nie. Kacper, w tych czasach dzwoniłaby przez Skype'a. No, mogłaby przez Skype'a zadzwonić, nie? Dawid, umarłaby od razu. No, nie wydaje mi się, bo to wbrew regułom filmu, ale chuj. Natalka mówi, że Samara przyszłaby do kogoś osobiście i poinformowała, że umrze za 7 dni. To by mogło nie wypalić, ale okej. Okay. Justyna znowu z pocztą. Magicznie w skrzynce pojawiłoby się tego samego dnia zawiadomienie. O śmierci oczywiście. To mogłoby się zdarzyć, oczywiście. Paweł, Samara wysłałaby kruka z testamentem i z listem pożegnalnym. Co? Samara wysłałaby kruka z listem do ofiary i z testamentem do podpisania. Kto wie? Kto wie? Przechodzimy na grupę moją, gdzie są całe trzy komentarze. I Iza napisała to, co już mówiliście, czyli listy by pisała. No spoko. Tylko zwracając uwagę na to, że zwykły list to mógłby w tydzień nie dotrzeć, albo awizo najprawdopodobniej, nie? Bo to jest Polska. Teraz Kamelia wstawiła obrazek, więc nie mogę wam przeczytać, ale zobaczcie sobie obrazek. I teraz tutaj Mateusz się skarży, że jego paczka chyba nie dotarła, bo Pocztą Polską też informacja powinna iść i mogłaby po tygodniu nie dotrzeć, albo tak jak jego paczka wcale. O, przykro mi, Mateusz. Bardzo mi przykro. Bardzo mi z tego powodu jest przykro. Współczuję. Idziemy teraz na grupę horror i thriller. Teraz Kacper mówi, że na telewizorze pisałoby, że 7 dni. Pisałoby, bo ponieważ polska wymowa i ortografia i w ogóle gramatyka jest bardzo trudna, Kacper, rozumiem. Też współczuję, aczkolwiek jeszcze zasugerował tutaj Kacper, że przyjdzie sąsiad i powie, że telefon do pana. No, to jest sensowne już. Ania mówi, że wszystkie budki telefoniczne, przy których by przechodziła ofiara, by dzwoniły, z tym, że w Polsce nie ma budek. To by się mogło zdarzyć, ale załóżmy, że ofiara nie wychodzi z domu i wtedy chuj, nie dzwoni budka, no bo co? No bo co, w domu siedzi i słyszy z okna? Jasne. Hubert napisał, panie Romanie, telefon do pana, panie Romanie. Bardzo śmieszne. Teraz komentarz, który mnie zniszczył, Marysia. Wyświetliłaby się jej reklama Seven Daysa. Kurwa, to jest mocne, nie? To jest komentarz odcinka, dziękuję. Piotr mówi, że miałaby sny. Ta postać, która nie odebrała telefonu, bo go nie miała. Czyli by jej się śniło, że na przykład umrze za 6 dni albo 7 dnia, żeby ją żona zabija. Chuje moje dzikie węże, może sny nie są złym pomysłem w sumie. Patryk mówi, że wyśle maila. To już bym raczej proponował jednak tego Skype'a, bo nie każdy maile czyta tak szybko, nie? Mogłaby w spamie znaleźć albo nie znaleźć i nie dowiedziałaby się w końcu. Tomasz mówi to, co już było, czyli że ktoś zadzwoniłby domofonem albo list od listonosza. Domofon to jest naprawdę dobra opcja, ale ten list to wiecie, nie? Kurwa, przyszedłby po miesiącu. No i fani horroru, tutaj jest najwięcej komentarzy, także jedziemy. Szymon mówi, że by umarła, ale nie wiedziałaby, że za 7 dni umrze. Pff, chuj, to nie umarłaby i tyle.
Teraz Damian już widać, że jest z Polski, bo kombinuje. A co gdyby obejrzeć taśmę w szóstym dniu i czy licznik by się wyzerował? Chuja by się wyzerował, niestety. I Aleksandra mówi to, co było, przychodzi telefon z... Telefon przychodzi. Sąsiad przychodzi z telefonem i mówi, że ktoś chce z panem rozmawiać. Okej, to jest dobre. Patryk mówi, że ma dwie opcje. Pierwszą z nich jest, że postać, czując, że ktoś jest z nią w domu, chodziłaby po domu, weszłaby do łazienki bądź do pokoju i zobaczyłaby napis krwią na ścianie, czy tam na lustrze, dajmy na to, umrzesz za 7 dni. Okej, o ile telefon jest bardziej chyba jednak realny niż ta krew, która nie wiem skąd miałaby się wziąć, ale to paranormalne, to w chuj wszystko może być, nie? Zadzwoniłby dzwonek do drzwi i postać by wyszła i dostała list, albo ten list by leżał z napisem, że umrzesz za 7 dni. To jest. Albo jakby posiadała domofon. Czy ktoś nie posiada domofonu w tych czasach? Nie wiem, chyba że na wsi mieszkasz, spoko. Monika, gołąb pocztowy. To jest. Justyna twierdzi, że zadzwoniłby do niej kalkulator. To nie wiem jak maturę zdałaś, bo na maturę nie można wnieść telefonu kalkulatora, ale jak zdałaś, to gratuluję. Mateusz mówi, że albo na Skype'ie, albo na Messengerze. Tak, Skype już był, Messenger jeszcze w sumie nie. Przyszedłby ktoś z telefonem i powiedział, ej, to do ciebie. Dostałaby wiadomość przez radio. Ha, ha. Ha, ha. Kamil mówi, że znaki migowe. A Piotr mówi, że znaki dymne, kurwa mać. Dobre, nie wiem jak, a co sobie wyobrażacie, ale okej. Grzegorz, zadzwoniłaby najbliższa budka telefoniczna. No spoko, tylko jak jesteś w domu, a budka na przykład jest 10 km od ciebie, to co ci by to dało, bo przecież byś chuja usłyszał, nie? Dobra, to już wszystkie komentarze, bo część się powtarzała, więc nie będę 10 raz ich powtarzał, chociaż niektóre i tak powtórzyłem. Także zobaczymy, co wyjdzie z tego odcinka. Jak się przyjmie seria, to będziemy robić dalej. Także pod tym odcinkiem zostawiajcie komentarze, co by było, gdyby w co drugim horrorze nie psuł się samochód. Do zobaczenia. A i komentarze spod tego odcinka będą wykorzystane w następnym, tutaj na YouTubie, także piszcie. Yo! It's true.